chcesz ruch? 5 w ten, 5 w tamten. Ale obojętnie, które czy 5 z rzędu? Żeby 5 z rzędu, prawa moja. No. Że w ogóle nie jestem tu potrzebny. Nie, no generalnie, słuchaj, petarda. Petarda? No, takie, wiesz, że... Wczoraj wszyscy zobaczyli, że... Żółty jesienny liść. Szczególnie w strzałach z połowy, że naprawdę, no taka petarda, że ja cię kręcę. Żółty jesienny liść. Drogi Krzysztofie, 10 piłeczek. No. Dwie kolorowe za 2 punkty. Jak w NBA? Muszę się skoncentrować. Szczególnie na tej dwójce. No. Na no mojej i... dwójce? Czekaj, dwójka mnie jeszcze tak, nie ciągnie. Tak, tak. No i w zasadzie to tyle. Zwarty? I gotowy. 3, 2, 1. Czekaj, ja się schowam za niego, wyjdę jak? Maksymalnie 30 sekund! Jezus Maria. Dalej, szybciej, dalej. Tu nie ma czasu! Jest jedna! Ojej! Dawaj! Tak jest! Idzie dobrze! I teraz za 2! Skup się! Końcówka! Też czekam! Też czekam! Chciałem prostym podbiciem, jak lewy to robi, ale... Jak w życiu, znowu w życiu mi nie wyszło. A jak wyszło bramkarzowi, jak oceniasz? Turbo kozak. Jak każdy libero, zimna krew, spokój, wyczekanie. Dzięki. Takich ludzi potrzeba. Krzysiek, to naprawdę, brawo, no, jednego żałuję, no, tej ostatniej takiej zewnętrzniaka. No, a wiesz co, no tak się naoglądałem, jednak sprzed kanapy i telewizora nie jest to takie... Ale jak batory w morcie się ustawia, dokładnie. Zawrócił. Ty odnoszę wrażenie, że po tym roku rzucenia zawodowego sportu w kąt, troszkę tak zwolniłeś. Chciałem być dokładny. Troszkę zwolniłeś, jakbym się odpowiedzieć na pytanie. Chciałem być dokładny. Nie liczy się... Efekt końcowy się liczy. Ile wpadło? Dobrze widzę, 3. Czwartą wyciągnę. Nie wiem, czy z siatki, czy nie. Dobry wynik. Panie, panowie, igła kontra Gabor. Nie, bo ja nie zrozumiałem tej dyscypliny do końca, bo ja nie oglądałem wcześniej Turbo Kozaka. Poniedziałek obejrz. Panie, panowie, powtarzam po raz kolejny. Igła kontra Gabor, wygrywa Gabor. Właśnie. Igło Gabor. Igło Gabor. Gabor.